Cześć, znowu tutaj jesteście, także to mnie cieszy. Po powrocie, po małej przerwie, wziąłem się za intensywne nagrywanie. Fajny odzew w komentarzach zwłaszcza. Może wyświetlenia to nie najważniejsza rzecz, ale parę pozytywnych komentarzy, wymiana tematów, poglądów, to jest coś, co daje mi satysfakcję. Piszcie tak samo pod tym odcinkiem, jak to widzicie, co sądzicie na ten temat. A tematem dzisiejszego odcinka będzie... Tematem dzisiejszego odcinka będą miejsca parkingowe, ale nie takie zwykłe miejsca parkingowe, jak wielu z Was sobie wyobraża, lecz takie trochę dzikie, trochę niedostępne. No i takie, gdzie przymusiła nas sytuacja, aby stanąć się, zatrzymać na nockę, na krótką pauzę, na trochę dłuższą pauzę. Także ten odcinek przeznaczam na takie zobrazowanie tego, gdzie czasami się zatrzymujemy. I cóż, teraz intro, po intrze standardowo lecimy z tematem tych parkingów. Droga krajowa numer 62 między Sokołowem Podlaskim a Węgrowem. Miejscowość Stara Wieś. Jest taki parking, jeżeli to można nazwać parkingiem. Tu z 5 aut wejdzie, jak ktoś by potrzebował gdzieś przeparkować. Zaraz pójdę do słupka, to powiem Wam, który to jest kilometr. Tu 284 kilometr, setny metr. No jak jest sucho, to spokojnie można stać. Tam jest tu twardzone jakimś kamieniem, tu jest gorzej, bo piach, ale już wczoraj nie było miejsca o 22:30, także nie wybrzydzałem, stanąłem tutaj w tym piachu. Droga krajowa numer 62, miejscowość Stara Wieś, między Łochowem a Węgrowem. Plac pod kościołem. Już tu kilka razy stałem. Też sprawdza się ta miejscóweczka. Jest jeszcze kilka tutaj wolnych miejsc. Kolejne dziwne miejsce na nocleg. Jestem w Niedzicy. Ulica Kamieniec. Coś takiego. Przy składzie, tak jak mówiłem, ulicy jednokierunkowej. Ale bezpiecznie i spokojnie, przede wszystkim nikt tu nie jeździ. Droga krajowa numer 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem, 38 km. Jest taka zatoczka, tu jest w okolicy tego 38 km, 40, 42, kilka takich parkingów, gdzie można przenocować spokojnie. Tam, nie wiem czy będzie widać, pod tym lasem jest Dunajec, można się przejść kawałek, posiedzieć sobie nad wodą, odpocząć, tutaj baruwa. Nie jadłem, więc nie dam recenzji. Droga wojewódzka numer 812 między Wisznicami a Włodawą. Kilometr 63, 900 metr. Też tu mi się zdarza nocować. Niestety do domu 50 km, ale czasem braknie czasu i już tu kilka razy spałem przy drodze. Jeszcze można tam z tyłu jechać. Tam nieraz dwa, trzy auta stoją. Droga wojewódzka numer 811, 24 km, 700 metr. Wiele pauz odkręconych i krótkich i długich. Można się dobrze zaopatrzyć w sklepie. Także polecam także tą miejscówę. Często także bywa, że nocuje się gdzieś na kopalniach, jakichś żwirowniach, zakładach. Ja jestem pod Oleckiem. Dosyć często tu nocuję, bo jakoś tak wypada, że mi się dniówka kończy. Tak jak i dzisiaj, 10 godzin wybiło.
jazdy i trzeba było zostać na zakładzie. Droga krajowa numer 16, 198 km przed samym wlotem do Mrągowa. Stacja Orlen, jest tu sporo miejsc parkingowych, aczkolwiek kiedy tu nie jadę wieczorem, to są zajęte. Oczywiście parking płatny. 25 zł chyba ostatnio płaciłem tutaj. Ale jest też prysznic za całą dyszkę. Droga krajowa numer 19, 87 km. Czasami też i tutaj przystanę na nockę. Jak muszę wyciągnąć czas do końca. Wiem, że tu można stać, chociaż nieraz bywa zajęte. Ale w razie co, to jeszcze kilometr dalej jest coś podobnego za przystankiem. Droga wojewódzka numer 615 między Mławą a Ciechanowem. Jestem na wlocie w Ciechanowie. Czas mi się skończył pracy. No i tak też to jest kolejny parking, a właściwie miejsce dzikie na postój, na nockę, bo dalej nie mogę jechać. Obok tam jest dalej stacja paliw, parking jest też, ale płatny. Trochę lipa tu będzie spać, bo tu jest droga tranzytowa nad morze, tu sporo kontenerów jeździ i wywrotek, ogólnie sporo aut się porusza. Także będę miał wesoło. No ale nie pierwszy, nie ostatni raz tu stoję. Droga numer 16, 14 km, 200 metr, okolice Barczewa, taki dzikusek. Troszkę z rana tutaj jeżdżą, ale można się przenocować tak czy siak. Olecko, ulica Wojska Polskiego, przy Szelu. Znalazłem tutaj taką miejscowę, zawsze stałem w tym błocie. Ale popadało i są kałuże, bałem się w to wjeżdżać. A tutaj we wnęce przy Szelu jest gdzie stać. Droga krajowa numer 28, odcinek między Przemyślem a Sanokiem. Tyle zostało z tego auta. 303 km. No i wczoraj czas mi się kończył. Nie było gdzie dalej jechać, tu parkingów nie ma na tej drodze. Droga pozostawia wiele do życzenia, a mianowicie tyle serpentyn, co zaliczyłem, to robór momentami 20 na godzinę pod górę szedł. Ale i też takie trasy trzeba robić. Także nocka spędzona, bezpiecznie. Jadę dalej na rozładunek, 30 km mam. Droga wojewódzka 696 między Węgrowem a Siedlcami. Jest taka jedna miejscówka na dwa auta, tylko że widzę po deszczu rozjeździli tutaj. Ktoś ładnie się grzebnął. Wjazd do zakładu górniczego w Berezie. Często tu też nocuję, zdarza się. No jak ktoś ma słabe nerwy, to raczej tu nie będzie nocował. O, jest to w szczerym polu. Może być dla kogoś nieprzyjemne takie spanie. Na koniec przedstawiam wam po raz kolejny drogę wojewódzką numer 618 między Pułtuskiem a Wyszkowem. 25 km, 600 słupek, jak widzieliście. Tak przy lesie taki zajeździk jest zrobiony, podjazd, nie wiem, wjazd do lasu. Bardzo często tu kręcę 45, 30. Nocy prawdzie tu nie spędziłem, bo jest tu strasznie głośno. Non stop pojazdy jakieś jadą i no niezbyt przyjemnie. Do tego ciężarówki też kabiną buja, jak się siedzi w samochodzie. Także co? Napiszcie w komentarzach, jak widzicie te parkingi, czy coś takiego wam się podoba, czy to tak powinno wyglądać. Może też jakieś pomysły,
na kolejny odcinek tego typu, czy zbierać dalej materiały z dziwnymi parkingami. No i co? Dzięki Wam i do zobaczyska kiedyś tam.